Cześć, Lucia z tej strony Wydomskich, bardzo dziękuję w trzecim odcinku serii Survival na kwarantannie. Ja jestem Lucia, to jest Handel 87. Cześć. Cześć. Handel 7. Słuchajcie, przeżyliśmy bardzo długą podróż. Łapka dla Handela przede wszystkim, że wytrzymał, bo 40 minut ja nie około. Cierpię spacerów. Tak, 40 minut, takich wiecie, realnych 40 minut siedzieliśmy, szukaliśmy A takie miejsca. Wypas miejsca podrozumialiśmy. Nieprawda. Wioska, ule, jagody, wszystko. Ej, to ja dobrze. Chciałam. Nieważne, nieważne. No, nieważne. Tak. W każdym Ale razie. Ale dotarliśmy tutaj. Stanęliśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz i zobaczcie, mamy... No, dzięki. To masz być wyżej mnie. Nie mógł tego zdzierżyć, nie? Napiszmy wszyscy, nie. Handel jest kochany. Napiszmy wszyscy w komentarzach. Tak, ja też tak napiszę. Ja też tak napiszę. Czekaj, tak, już. Napiszmy nie, wszyscy tak. w komentarzach, że o, tak. nawet żółwie są, że Handel jest kochany i Handel jest wspaniały. Słuchajcie, mamy tutaj jedną wyspę, drugą wyspę, trochę piasku, tutaj jeszcze trochę piasku i tam coś jeszcze. Słuchajcie, mamy tutaj naprawdę, no, ciężki teren. Bądźmy szczerzy, to jest ciężki teren. Ale doszliśmy do wniosku, że takich wspaniałych dwóch youtuberów jak my, żeby się nie chwalić, potraktujemy to jako wyzwanie i tutaj się osiedlimy. I to będzie to miejsce nasze na ziemi. My byliśmy na... Pamiętasz na jakich koordynatach? Coś, Ale, że co? Coś około 1400 na minusie i 140 na plusie na x-ie. Jesteśmy tak, teraz tak. na 9200 na minus 767. Więc 9000 około kratek przepłynęliśmy, w sumie większość przepłynęliśmy, więc to jest naprawdę mega wyzwanie. Ale fajnie, że teraz w łódkach można być w dwie osoby, więc ja nic nie musiałam robić. Tak, jak zawsze zresztą. Dobra, więc przystąpmy do pracy, czyli musimy przygotować sobie tę wyspę pod przyszłą budowę. Tak, musimy ją tutaj oczyścić, i tylko... przede wszystkim musimy znaleźć miejsce na posadzenie sadzonek zwykłego drzewa. W posadzie nawet tutaj, to nie ma akurat w tym momencie większego znaczenia. W posadzie nawet tutaj. Byle żeby one wyrosły i żebyśmy mieli tego więcej, bo tutaj wszędzie są tylko ciemne drzewka. A i jeszcze ja mam te dwa takie... akacjowe, wiesz? Też mi się strasznie podobają, one są takie pomarańczowe i w ogóle, nie? Tutaj mamy te żółwiki. Żółwiaste żółwie. Żółwiaste żółwie. Pan Czurczu. Wyrośnie tak blisko drugiego drzewa? No to najwyżej nie wyrośnie. I słuchaj, co my w ogóle... A, mamy jeszcze te jagody po drodze zbieraliśmy, słuchajcie. Więc tak. mamy też jagody. Ja sobie tutaj rozsadzę tutaj gdzieś tutaj. Tylko pamiętaj, żeby nie za blisko siebie, bo nie będzie jak przejść. Mamy jeszcze trochę trzciny, więc też od razu niech sobie już zacznie rosnąć. Bo musimy iść do przodu z serium. Okej. Okay. I panie Handlu, gdzie pan jest? Panie Handlu. No, na tej wyspie. No, fajnie. Powiedz mi, gdzie zrobimy dom? Jak w ogóle zrobimy dom? W ogóle jak to ma wyglądać? Nie za blisko siebie, pamiętaj. Ja bym zaczął od zbudowania, bo to co, to ma być coś pod wodą, jakiś kompleks, czy nie? No właśnie, czy... zobacz, bo mamy trochę miejsca tutaj, tak? Możemy zrobić mnóstwo rzeczy tak naprawdę. Ty, ja słyszałam mowy? Słyszałeś mowy? Słyszę nie, mowy. Ale może tutaj są. Słyszę mowy. No i bardzo dobrze. Na przykład na jednej wyspie możemy no, tak, zrobić, zrobić coś, tak? Na jednej wyspie zrobić coś, na drugiej wyspie zrobić coś, na trzeciej wyspie zrobić coś i to będzie kreatywność naszych widzów! To ho. Co ty na to? Ty ile? Dobra. Ja pierdziuśkam. Idę. Proponuję. Jak się robi rusztowania? Rusztowanie? Z patyków i nici? Rusztowanie? A jest coś takiego? Aha. Postaw crafting table. Tak, jest. Postaw crafting. Tu się budujemy. Czyli, że co? Tu że... wybudujemy pierwszy domek. No dobra, czyli te drzewa trzeba zwalić. Bo w razie czego to? Tu masz taki duży spadek w dół i może coś... I tutaj jakby... można zrobić magazyn podwodny na przykład. Na przykład. O, widzisz, ale zaczepiste. Ty, a ja zawsze chciałam zrobić, wiesz, co chciałam zrobić? Tylko, że domek budujemy taki... Taki... mały. Tak, tak.
Tak, taki malutki. Zobacz, a zobacz, 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 co ja mam. Zobacz, no. Zobacz. Ło! To jest ognisko. I co z tym można zrobić? Tutaj można na tym ten jedzenie jakoś podobno. Czekaj, mam surowe. Ty patrz, zobacz, pali się. Zobacz, położyłam tutaj kurczaka. Widzisz? No. A kiedy to mogę zabrać? Fajnie to wygląda. Pewnie nie samo wypadnie, jak się przepali. Może. Masz coś jeszcze? Ty, ja mam jeszcze tego schaba. Patrz, kurde, patrz. Widzisz to? Faza. Faza, ty. Aż muszę zrobić tą miniaturkę na to, nie? Ale bajerka. Niech ty, będzie. I gdzieś dobra. Wypadło. Rzeczywiście, samo wypada, jak się zrobi. Ale bajera. Słuchaj, pomogłabym ci, ale nie mam żadnej siekierki, nie? Tak, tak, ja wiem, ja wiem. Aha, ty ja też nie masz. Dlatego muszę... A zrobisz? Masz kobla? Masz, dam ci trochę kobla. Trzymaj. No daj mi, to ja ci pomogę. Ja naprawdę ci pomogę. Ja obiecuję... Rzuciłem siekierkę. Gdzie? A, mam. O, widzisz, no. Widzisz, to tutaj spalę. Aha. No. To tam się baw. Kurde. A, bo ja łopatą biję. No dobra. Tak. To może. Aha. Chodź, ho, 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 ho. Poczekaj, bo tylko co, ho, 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 ho. Co tam? Gdzie jesteś? Będziesz no? budowała dom. Ja? No. Bardzo zły pomysł. Bardzo zły pomysł. Naprawdę bardzo zły pomysł, bo ja nie potrafię budować domów. No to ja wiem, ale mimo wszystko... Pamiętam, że ty dobrze budujesz. Przynajmniej nie. Budowałeś kiedyś. Ktoś cię oszukał. Przynajmniej lepiej niż ja. Słuchaj, ja mogę ten dom umeblować. O, ozdobić. Okej, okay, ale ja nie będę budować domu, sorry. Ty, chodź szybko na raz, dwa, trzy do łóżka. Bo już można. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. No, dawaj, dawaj. No, 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 no. O, już. O, dobra, łóżko trzeba było sobie dobra. Zostawić. Taki domek proponuję. Dobra, postaw sobie tutaj łóżko. Tu. I kliknij na niego prawym, żeby ci się zrobił checkpoint. Dobra. Jak zginiesz, to się tutaj odrodzisz. Czyli co, takiej wielkości? Ale ja nie mam tego drewna. Jakiego? No tego ołkowego. No okej, ja mam. Aha, to może ja pozbieram trochę tego piasku na szyby, co? Dobra. No dobra, to pozbieram. To zbieram. Ty, ale normalnie, patrz! Kurde, to będzie już trzeci odcinek i normalnie mamy już prawie chatę, no. Nie? No mielibyśmy już dawno temu! Ogólnie. Tak. Czepiaj się, czepiaj. Pewnie. Najlepiej się czepiać, nie? Najlepiej wszystko zwalić na mnie, Sasha Grey. Jakie chcesz mieć drzwi? Ładne. Pomarańczowe bym chciała, wiesz? Z tego pomarańczowego drzewa, tylko jeszcze pewnie nie wyrosło. Masz pomarańczowe drzewo? No ja zasadziłam dwie sadzonki, tylko że jeszcze pewnie nie wyrosło, nie? Same problemy z tobą. No same problemy, kurde. Ale jestem okropna, nie? Ja wiem, jestem okropna. O, a ty już tak ten? Dobra, to ja tutaj porobię już tak. Nie, czekaj, bo nie mam tutaj drewna. No dobra, to nic. Nic się nie dzieje przecież złego. A, bo to piasek, pomyliły mi się tekstury. Ale mam za to piecyk. I od razu piecyk przepalam na... Znaczy piasek przepalam na drewno. Na... Boże, tak, na szyby. Tak, 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 o, właśnie. A, dobra. O, postawiłam piecyk na... Masz kilofa? Masz kilof? Bo trochę mi tak może, tutaj... Może i mam. Ty, bo to się zaraz ogniem zajumie, nie?
Obcze. A, dobra, ja mam. Nie wiem. Ja mam kilowat, tylko mi się schował. Czemu ty mi zdajesz pytania na tematy, na których ja kompletnie... A ja też nie mam pojęcia. Przecież wiesz, że ja jestem też namą. Nie masz więcej tego jasnego drewna, naprawdę? Nie. No tak, no wrzuć mnie jeszcze najlepiej, kurde, do ogniska, no. Ach, okropny Handel, okropny, okropny jesteś. Czekaj, to drewno też, to jedno też trzeba zwalić, bo tak trochę za blisko domu, żeby to się, wiesz, nie bardzo... W ogóle to cię przerywa, masz chyba problem jakiś z internetem. Tak, mam takie wrażenie. Ty, no chyba ty. No chyba ty. Dobrze mnie słyszysz? Znaczy, no słyszę dobrze, tylko tak przerywa jakbyś tam, wiesz. Ale nie, no jest git. Albo kurde w ten... Koronawirus. Dzieciaki na internetach siedzą i obciążają. Obciążają! Jak to było? Tak. Czynność wymagająca krzepy. Obciąganie. Ty, ale nie! Za dużo! Nie? Większe okna. Ty, ale to tak to dach trzeba by było podnieść. Dobra, no to ci podniosę. No. Sobie podnieś. Nie musisz podnosić. Masz crafting? Ty chciałaś. No masz crafting? Daj crafting. No stoi tam przecież. Gdzie? A, tu. Tam, gdzie był. No dobra, no to zrobimy szyby. O, mam 32, powinno starczyć. To ja nie mam miejsca w ekwipunku, nie? No to masz skrzynkę, którą możesz postawić. No teoretycznie tak, ale po co? Nie, no ja wiem. Okej. Odsuń się. Patrz. Normalnie. Bajka. Ale bajera. Normalnie powiem ci, no. Jeżeli długo i ona go cały czas nerwiała. Nieszczęśliwie. Oj, true story. True story, bro. True story. O, mam 16 dyrta. Ty, to na wiesz... razie robię coś takiego. Ty, wiesz co, to ja też trochę tutaj, wiesz co zrobię? Nie wiesz co zrobię, ale ja ci nie powiem co zrobię, ale ja to po prostu zrobię, nie? No, to ja to zrobię. Ja nigdy nie mówiłam, że jestem normalna. Zrób dach. Ja nawet nie pytałem, tak, że jest normalna. No. Zrób dach, a ja zrobię coś wspaniałego, nie? Autentico, ja zrobię coś wspaniałego, tylko trochę mini z patykami. Dobra, może być takie. Bez znaczenia. Patrz. Patrz, kurwa. Tego się, kurwa, nie spodziewałeś. No i... Ha! Z dziwko? No trochę. Z dziwko i jeszcze co więcej. Jeszcze znajdę więcej nasionek. Mam nadzieję. Ciekawe. Nie spodziewałeś się. Ja wiem, to jest tylko prowizoryczne, żeby teraz rosło, tak? Ale no w pewnym czasie to będzie większe i ładniejsze i w ogóle. O, jeszcze jedno, widzisz? Pyk. 15 minut odcinka już mamy. Kończymy? Mhm. No. Tak? Może być, no. No dobra, no to kończymy w takim razie. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo serdecznie. Znaczy, domek mamy skończony, nie? Żeby nie, nie był, nie? Mamy. Jak nie mamy? Nie mamy skończonego domka, a dach to co? Po co ci dach? No dach trzeba jeszcze ładny zrobić, no. No weź jaka kupa, no. Faktycznie wygląda jak kupa. No, no. Dobra, czyli domku nie mamy skończonego, ale... Ale skończymy. Weź ten crafting table, to wszystko tu przynieś. Ja nie mam miejsca w jakimś punku. No weź. Czekaj, bo coś tutaj... Aha, dobra, to też można. Boże święty, ty mi takie rzeczy trudne każesz robić. Nie, ja nie mam miejsca w ekwipunku, czep się. Słuchaj, dobra, to my kończymy w tym momencie, tak? I robimy porządka. I ogarniamy, i się bawimy, i wracamy do was jutro w kolejnym odcinku. I ten odcinek był u mnie.
Więc kolejny odcinek będzie jutro i będzie u Händela, a u mnie będzie tylko taka wstaweczka króciutka, że jest w filmie u Händela. Także zapraszam do niego, a was zapraszam do mnie. Znaczy, no, wiecie o co chodzi. Czy jakoś tak? Czy jakoś tak, dokładnie. Także do usłyszenia, trzymajcie się i cześć! Bye, bye! Bye, bye!